Kaszebe. W Gdańsku słychać nas na 92,3 oraz 106,1 FM. Słuchaj nas również online na Radio, Kaszebe. Radio Kaszebe. W Gdańskim Urzędzie Pracy rusza nabór pracodawców, którzy chcieliby zorganizować w swojej firmie staż. Kto powinien wziąć udział w tym wydarzeniu oraz jakie korzyści i możliwości mogą być związane z programem stażowym dla pracodawców i stażystów opowie nam Łukasz Iwaszkiewicz, doradca klienta biznesowego z Gdańskiego Urzędu Pracy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Panie Łukaszu, samopoczucie w poniedziałkowy poranek? Poniedziałkowe, ale bardzo dobre. Bo to poniedziałek to podobno dzień dla chętnych. Tak mówią. chętny. Tak mówię, ale w urzędzie pracy wszyscy bardzo chętnie zawsze do pracy przychodzimy. Więc... Tej wersji się trzymamy. Tak jest. Panie Łukaszu, my tak jeszcze zanim przejdziemy do naszego głównego tematu, zawsze ze słuchaczami sobie rano rozmawiamy, czy też prosimy ich o to, żeby wpisali w komentarzach z tematem związanym dzisiejszym. Tak, dzisiaj przyczepiliśmy się do tego, że 35 lat temu ukazał się single Cliff, Cliffa Richarda The Best of Me, a my pytamy słuchaczy, czy o potrawę The Best Of, gdyby pan mógł wybrać taką najlepszą, no. najsmaczniejszą Ever, którą Oj. mógłby pan jeść codziennie. Taka najlepsza. Ja uwielbiam kuchnię włoską, więc. makaron, Zdecydowanie pasta, żeby sobie rękę podać. W każdej chwili, w każdych ilościach, jak najbardziej. Panie Łukaszu, a makaron ze schabowy pan kiedyś jadł? Nie brytka? nie odważyłem się. Polecam. <laughs> <Spróbuję>? Włosko-polskie. Tak, <laughs> dobre, no, no, makaron jak najbardziej. Łączymy kultury. Bo, tak. <laughs> e, Panie Łukaszu, no to teraz tak naprawdę przejdziemy do, do sedna naszego spotkania. To może na początek, na czym polega program stażowy organizowany przez Gdański Urząd Pracy i jakie są jego główne cele? Program stażowy to tak naprawdę staż, dosyć dobra, zna, dobrze znana forma wsparcia urzędów pracy w całym kraju dla pracodawców i osób bezrobotnych. W ramach tego stażu oferujemy pracodawcom działającym na terenie miasta Gdańska lub powiatu gdańskiego możliwość wysłania do ich firmy pracownika, może nie do końca pracownika, stażysty na okres od 3 do 6 6 miesięcy, z tym, że yy... Tutaj już od razu tak na samym wstępie y, zaznaczamy, że na staż nie mogą być kierowane osoby w takich zawodach jak np. sprzedawca, sprzątaczka, telemarketer, kierowca czy spawacz. Natomiast w pozostałych innych zawodach y, taka możliwość przyjęcia stażysty jest y, jak najbardziej możliwa. Y, ten program jest o tyle interesujący, że y, w tym przypadku będziemy y, rozpoczynamy już właściwie nabór tych pracodawców na ponad 200 miejsc stażowych, także to jest naprawdę dosyć duża liczba. Do tej pory tych staży organizowaliśmy troszeczkę mniej. Ale mamy środki z funduszy europejskich. Ten nasz program aktywny pomoże, umożliwia nam aktywizację zawodową ponad no, blisko tysiąca osób i on co prawda jest rozłożony w czasie. Myśmy pewne formy aktywizacji realizowali już w ubiegłym roku, natomiast staże robimy w tym roku i w, w ramach całego programu mamy zamiar przesłać do pracodawców na staże ponad 500 osób, więc jest to jak najbardziej fajna forma współpracy z pracodawcami, którzy w ten sposób mogą zyskać przyszłego pracownika, bo na to tak naprawdę liczymy, że po zakończeniu tego Stażu pracodawcy będą zatrudniać naszych bezrobotnych, więc no, wiemy też że tak, jak, jaka sytuacja jest na rynku pracy, że znalezienie nowych pracowników jest trudne. Natomiast staż jest taką formą przyjęcia do pracy, potencjalnego pracownika, sprawdzenia, jak on sobie radzi. Jest to czas na wdrożenie go do takich przyszłych obowiązków, zapoznania go z zespołem i pracodawca nie ponosi tutaj żadnych kosztów, ponieważ cało, całe wydatki pokrywa tak naprawdę urząd pracy. Jedyne koszty to są koszty związane z badaniem BHP. Do, do, do tych kosztów za chwileczkę powrócimy, bo uprzedził pan moje kolejne pytanie. Bo chciałem zapytać właśnie, czy, czy są jakieś stanowiska, które są wykluczone możliwości stażu? Wymienił pan poszczególne, które nie mogą być, tak. nie kwalifikują się. A dlaczego one, te konkretne stanowiska, właśnie nie kwalifikują się do programu? Chcemy żeby, chcemy, żeby stażysta przychodząc do pracy, nauczył się bardzo konkretnych umiejętności. Natomiast w takich zawodach jak sprzątaczka, telemarketer... To tutaj się troszeczkę boimy, że taki stażysta byłby po prostu ukrytym pracownikiem, tak, żeby była to jakaś taka ukryta forma etatu. Natomiast są też takie zawody, które są wykluczone, na przykład spawacz. Spawacz jest to bardzo konkretny zawód i trzeba mieć bardzo konkretne umiejętności, więc na, na, na stażu nie uczymy, nie nauczymy kogoś spawania. Ja chciałam o koszty zapytać związane z przyjęciem stażystym, w tym wypłacanemu co miesiąc stypendium w wysokości 1790 zł netto. Tak, jest. Stypendium stażowe to w chwili obecnej niecałe 1800 zł. Jest ono pokrywane w całości przez Urząd Pracy. Natomiast pracodawca, jeżeli ponosi jakieś koszty, to on ponosi je na samym początku i to są niewielkie koszty związane właśnie ze szkoleniem BHP, z badaniami lekarskimi. Więc są to, to nieproporcjonalne koszty związane na przykład w porównaniu z zatrudnieniem takiego pracownika. Mówiliśmy o celach, to znaczy Pan wspominał na początku naszej rozmowy, jakie są cele tego programu stażowego. Ja bym chciał zapytać, jakie korzyści mogą odnieść pracodawcy, którzy decydują się na przyjęcie stażystów właśnie w ramach tego programu. No, przede wszystkim jest to forma na rekrutację nowych pracowników. Dzisiaj pracodawcy mogą szukać tych pracowników, których na rynku tak naprawdę wiele nie jest. Bez robocie, stopa bezrobocia na, na koniec pierwszego kwartału w Gdańsku to było 2,7%. W powiecie, troszeczkę więcej, 4,1%. Ale to pokazuje, że na rynku nie ma pracowników, więc pracodawcy decydując się na rekrutację, troszeczkę ryzykują, bo zatrudniają taką osobę, a taka osoba się po prostu może nie sprawdzić po miesiącu dwóch, trzech. Staż z kolei jest taką formą wsparcia, gdzie można tego pracownika najpierw przetestować, sprawdzić, jak on zarabia. W, tych, w, tej, w tej firmie pracodawcy i jeżeli faktycznie się sprawdzi, może dojść do zatrudnienia, na czym nam też oczywiście najbardziej zależy. Natomiast gdyby była taka sytuacja, że pracodawca widzi, że stażysta po tym pierwszym miesiącu już tak nie za bardzo, to oczywiście my mamy możliwość podmiany takiego, takiego stażysty na kogoś innego, licząc na to, że ta druga osoba już, że tak powiem, pracodawcy bardziej się spodoba w cudzysłowie. To już kolejny program, kolejna edycja. Właściwie... Program, który teraz realizujemy, realizujemy z funduszy europejskich, jest pierwszym tego typu programem. Natomiast my staże organizujemy już od wielu, wielu, wielu lat. Z różnych środków, ze środków krajowych, środków unijnych, także jest to jak znana się, forma. Jak to się ma chętnie? Młodzi garną się do pracy? Chcą zobaczyć, jak wygląda już powiedzmy w cudzysłowie dorosłe życie? Na pewno nam pomogło to, że wysokość stypendium stażowego Podskoczyła, tak? Kiedyś to było jednak dużo, dużo mniejsze środki. Ter wiele osób młodych zdaje sobie sprawę, że tuż po zakończeniu studiów, nie mając żadnego doświadczenia zawodowego, to znalezienie tej fajnej, atrakcyjnej pracy może być problemem. Więc dla nich staż jest z jednej strony taką atrakcyjną formą zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych, z drugiej strony zarobienia jakichś tam niewielkich pieniędzy, ale jednak zawsze jakichś środków finansowych. I oni też liczą, że po stażu uda im się jednak to zatrudnienie w tej firmie znaleźć, co też ma swoje pokrycie w liczbach, w statystykach, bo tak jak my organizujemy, staże, to widzimy, że efektywność zatrudnienia w tej konkretnej formy wsparcia jest bardzo wysoka, ona wynosi około 80%, czyli na 10 stażystów 8 zostaje zatrudnionych. Chciałam zapytać, czy, no czy mógłby Pan powiedzieć trochę więcej na temat procesu rekrutacji stażystów? Co musi zrobić pracodawca, aby wziąć udział w ogóle w takim programie? Znaczy, pracodawcy, którzy działają na terenie miasta Gdańska i Powiatu Gdańskiego, jeżeli chcieliby wziąć udział w projekcie, muszą przede wszystkim zgłosić się do nas. Można wypełnić taki wniosek na jednej z trzech elektronicznych platform, wysyłania dokumentów, naszego wniosku o zorganizowanie stażu. Może to być e może to być poprzez pra portal praca.go.pl lub system EZD. Także są to trzy formy takiej elektronicznej, rekrutacji pracodawców, i tak naprawdę my, jak otrzymamy taki wniosek, jeżeli on jest prawidłowo wypełniony, to rozpoczynamy, że tak powiem, działanie. W tym wniosku pracodawca określa, jakie są, może określić, jakie są y, najbardziej potrzebne wymogi stawiane przed kandydatami. I my wówczas y, z, z rejestru naszych osób bezrobotnych, który jest około 6600 osób, z tego co pamiętam, wyszukujemy najbardziej adekwatne osoby, wysyłamy tych kandydatów do pracodawcy, i to pracodawca podejmuje ostatecznie decyzję, którego z tych kandydatów przyjmuje na staż. I to jest jedna droga. Z drugiej strony pracodawca może też się zgłosić do nas z wnioskiem, w którym już wpisze, że chce, żeby ta konkretnie osoba, z imienia, nazwiska, została, że tak powiem, skierowana do niego na staż. Z tym, że tutaj jest właściwie taka jedna kwestia, o której trzeba powiedzieć, że jeżeli ta osoba nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy, będzie się po prostu musiała zarejestrować. To jest taka czynność bardzo taka techniczna, nie zajmuje to zbyt wiele czasu. Oficjalna i... droga tak zwana. Tak jest, mhm. dokładnie. Dużo chętnych przedsiębiorców uczestniczy w takim programie stażowym? Oni chętnie przychodzą do Was, słuchajcie, potrzebujemy takiego, macie coś dla nas. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy około 300 staży, więc to jest dosyć Stosunkowo dobry wynik, natomiast liczymy, że w tym roku mamy tych miejsc tych środków finansowych więcej i że po prostu tych, tych firm znajdzie się jeszcze więcej. A jakie stanowiska są wykluczone z możliwości organizacji stażu? Są takie? Tak jak wspominałem, jest to przede wszystkim sprzedawca, jakiś tam telemarketer, kierowca, spawacz, pracownik ochrony. Czyli takie zawody, w których no, nie da się zbyt szybko nabyć takich niezbędnych kwalifikacji, lub w których te kwalifikacje po prostu na stażu nie są potrzebne. Panie Łukaszu, a jakie wsparcie oprócz tego programu stażowego to dla przedsiębiorców, jakie wsparcie oferuje Gdański Urząd Pracy dla firm, które no, nie mają własnych kandydatów na staż na przykład? Jeżeli nie mają kandydatów na staż, możemy zorganizować dla nich takie, w taką formę wsparcia, jak refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. To jest bardziej adresowane wsparcie do pracodawców, którzy chcą utworzyć miejsce pracy, ale wiedzą, że utworzenie tego miejsca pracy będzie dosyć kosztowne. Budowa takiego miejsca pracy będzie kosztować 20-30 tysięcy złotych. Wówczas mogą się do nas zwrócić o taką formę wsparcia. My te pieniążki możemy im przekazać na utworzenie stanowiska pracy. Z tym, że na to stanowisko musi zostać skierowana osoba bezrobotna, mająca status osoby bezrobotnej i musi zostać zatrudniona i to zatrudnienie musi zostać utrzymane przez ileś tam miesięcy. Ale musi być zarejestrowana u was w urzędzie. Tak, u nas w urzędzie jako osoba bezrobotna, mm. ponieważ my środki możemy przeznaczać na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. I to są środki bezwzwrotne? To są środki bezwrotne, jeżeli zostanie utrzymane zatrudnienie, które jest określone. A Jak długo musi być utrzymane? To zależy od kwoty wsparcia, jaką my, my udzielimy, ale z reguły jest to od kilku do kilkunastu miesięcy. A jakie obowiązki mają pracodawcy wobec starzystów, o których teraz rozmawiamy w trakcie trwania stażu oraz po jego zakończeniu? Jeżeli chodzi o to najważniejszą rzecz, czyli po zakończeniu liczymy na to, że pracodawcy po prostu zatrudnią takiego stażystę. Jeżeli by tak się nie wydarzyło, z jakichś obiektywnych przyczyn, to właściwie jedyną taką. Niedogodnością jest to, że drugi raz taka firma może mieć trudności z uzyskaniem stażu. Tak? Natomiast, jeżeli mówię, tak jak wspomniałem wcześniej, jeżeli pracodawca widzi, że ten stażysta nie rokuje, to nie ma sensu po prostu ten, tego stażu przedłużać do tych 6 miesięcy i po prostu podmieni sobie stażystę, y, tak żeby po prostu mieć tego przyszłego pracownika, y, bo to jest de facto efekt, y, efekt stażu. No i mówię, 80% tych pracodawców jednak zatrudnia tych stażystów, czyli te dobory są przeprowadzane dosyć, dosyć dobrze. Jak długo potrwa program? Program jest finansowany na kilka lat. To nie jest wartości 15 milionów złotych. My pewne formy wsparcia już rozpoczęliśmy realizację ich w ubiegłym roku. W tym roku je kontynuujemy, także on się prędko nie skończy, bo mówię, musimy w ramach tego projektu zaktywizować prawie tysiąc osób. A jakie są najbardziej takie chodliwe stanowiska? To zależy przede wszystkim od osoby, tak? Zależy, kto ma jakie mm -hmm. oczekiwania, kto ma jakie wykształcenie, kto ma jakie umiejętności. To bardzo trudno powiedzieć um, tak jednoznacznie, że w tym zawodzie na pewno się um, uda znaleźć pracę lub w tym zawodzie na pewno wynagrodzenie będzie na, na najbardziej satysfakcjonującym poziomie. A jakie są główne zasady i terminy dotyczące składania wniosków o zorganizowanie stażu i na co szczególnie powinni zwrócić uwagę zainteresowane firmy? Jeżeli chodzi o terminy, to staż trwa od trzech. Do 6 miesięcy, to już pracodawca sobie decyduje, czy 3, czy, czy 6 miesięcy, Jednakże najważniejsze jest to, że staż musi się zakończyć ostatniego dnia listopada. Czyli jeżeli pracodawcy by złożyli do nas wniosek i został on rozpatrzony pozytywnie i 1 czerwca ten sterysta by został skierowany, to faktycznie w tych 6 miesiącach, się, w 6 miesiącach się zmieścimy. Jeżeli to będzie troszeczkę później, to automatycznie ten okres stażu będzie się skracał. Także jeżeli ktoś chciałby mieć tego sterystę na pół roku u siebie w zakładzie pracy, to należy się spieszyć. Wy jesteście tak zwanym pośrednikiem między pracodawcą, a tym stażystą, tak. tą chętną osobą, która chciałaby podjąć pracę, ale tak naprawdę nie jest zdecydowana w jakiej branży. No my też mamy takie usługi jak wsparcie doradcze, nie tylko dla pracodawstwa, ale również dla pracowników. Mamy doradców zawodowych, także jeżeli jest jakaś osoba, która chciałaby rozeznać się w swoich możliwościach, swoich umiejętnościach, predyspozycjach, może oczywiście skontaktować się do nas z naszymi doradcami klienta, doradcami zawodowymi. My pomożemy, przeprowadzimy testy, przeprowadzimy roz Mowy. Jeżeli będzie taka potrzeba, stworzymy CV, stw, opracujemy list motywacyjny. Także mamy pełen taki zakres wsparcia um, z, zakresu z obszaru pośrednictwa i poradnictwa zawodowego. Gdański Urząd Pracy, gdzie takie informacje? Na stronie Najlepiej na naszej stronie internetowej www.gdansk.praca.gov.pl Łukasz Iwaczkiewicz, doradca klienta biznesowego z Gdańskiego Urzędu Pracy, był dzisiaj naszym państwa gościem. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję, panie redaktor, dziękuję państwu.